Siemaneczko, wraca nasz projekt na odbudowę Audi S3. To jest Audi S3, nasz pacjent, gówno prawda. Siemaneczko wszystkim po długiej przerwie. Jesteśmy, wróciliśmy, niestety miało być szybciej. Wiecie, co się działo na świecie i co się dzieje, także wszystko ma swoje opóźnienia. Niemniej jednak wracamy z projektem Audi S3 8L. O co chodzi z tym projektem i co tu się będzie działo, to za chwilkę się o tym dowiecie. Także ruszamy z tematem. Auto kupiliśmy dobrych 6 lat temu. Mieliśmy z tego robić małego racingowca, street racingowca, ale że kupiliśmy przy okazji troszkę szybkie samochody dla siebie. Ten samochód gdzieś tam stanął na bocznicy i tak sobie stał. Czasami przepalony, odjechany, przejechany, ale no, z uwagi na to, że to jest klasyczne S3 8L, łezka mi się wokół kręciła, jak każdym razem patrzyłem, jak biedny stoi, porzucony, niejeżdżony, więc w końcu postanowiłem się na niego zabrać. A co tutaj jest do zrobienia? No to przejdźmy i sobie zobaczycie sami. Ja Wam pokrótce opiszę, co jest już zrobione, co nas jeszcze czeka tutaj w tym samochodzie do zrobienia. Do tej pory i tak było już parę elementów w nim porobionych, bo kompletne zawieszenie jest nowe dane, oryginalne z ASO do S3 po numerze VIN. Rzadko to kupują generalnie właściciele Audi S-ek, bo wymieniają z reguły na jakieś gwintowane. Tarcze w tył nawiercane z nowymi klockami. Mamy też kompletny wydech 3-calowy od turbiny do końca zrobiony indywidualnie. Pod maską też jest parę dupereli, które trzeba zrobić. No proszę. Tu mamy dolocik BMC karbonowy, który w nim już był, razem z tipem, czyli dolotem do turbiny. Wszystko w komplecie Forge'a. To już było w nim, jak był kupiony, razem z kompletem tych gum. Razem z programem, który tu jest zrobiony przez jakąś firmę zagraniczną, zhamowane było na około 265 koni. I to wszystko będziemy musieli tu poddać sobie takim analizom, czy jest zrobione dobrze, czy niedobrze. Wraz z tymi gumkami, które potrafią po czasie śniedzieć, pękać i nie działać. Natomiast działa generalnie samochód bez najmniejszego zarzutu. Jakichś tu plastików brakuje, ten jest gdzieś w bagażniku, trzeba go tu założyć. Jeszcze bym zapomniał, przy okazji naprawy, wymiany zawieszenia wskoczyły nam zestaw ProKit Eibacha sprężyny, żeby troszkę niżej siedział i dystanse. W większe koła jak 17 cali wchodzić nie będziemy, bo niewygodnie, po drugie za twardo. Tak więc ten samochód też ma służyć do tego, żeby się przemieszczać. W pierwszej kolejności będziemy zajmować się blacharką. Auto miało kiedyś przygodę z tej strony, leciutko, nie mocno. Do zrobienia są elementy blacharskie, odmalowanie. Tu ktoś kiedyś pomalował dosyć słabo zderzak, więc jest do pomalowania. Lampy, które bardzo często w modelach 8L no, śniedzieją, brudzą się, żółkną, będą do zregenerowania. To są ksenony oryginalne, więc będziemy musieli to ogarnąć porządnie. Jakaś kratka na dole, tam się nie trzymająca. Tutaj słabe spasowanie. Kiedyś już ten samochód miał przymiarki do robienia blacharki, ale niestety temat gdzieś się rozbiegł i zaprawki były porobione na elementach, które podlegały naprawie. Niestety nie zostały skończone. Tutaj bardzo popularny problem w 8L to rdzewiejący dach. Mamy też ten elemencik, więc generalnie planujemy go odmalować w kolor oryginalny, ten srebrny, całego.
Co dalej nas czeka z tym tematem? Czeka nas zmiana kół na letnie, bo są oryginalne felgi, też pójdą do regeneracji. Oryginalne eskowe z zimówkami, które zostaną sobie już na przyszły sezon. Natomiast nowe letnie wskakują już dzisiaj. We wnętrzu czeka nas regeneracja skór od nowa. Wnętrze zniszczone za bardzo nie jest. Brakuje nam tylko plastiku wokół tego sprzętu grającego, bo nie było. I tak poza tym tutaj generalnie działa wszystko. Razem z fotelami. Tu jest akurat, jeśli chodzi o ten osprzęt, bez zastrzeżeń. Przednia szyba do wymiany, bo jest dosyć mocno powbijana kamieniami. Ktoś ją słabo wklejał kiedyś. Bez uszczelki na górze i przy bardzo dużych opadach deszczu potrafi woda zaciekać do samochodu. Jakieś takie duperele typu tutaj pod plastik, który mamy na potrzebiu. Nie jest to jakiś ciężki projekt, który nas czeka, natomiast no, chciałbym prowadzić go jako klasyczną odbudowę samochodu i klasycznego zresztą samochodu, który jest po prostu jaki? Piękny. Co tu dużo mówić? No może stare Audi, ale jest po prostu piękne. Teraz chodźcie, zobaczymy, jakie dzisiaj przyszły koła już do tego samochodu letnie, bo się udało wyrwać za bardzo fajne pieniądze. Tak więc wskakują OZ-y, Superleggery, 17-ki, ekstra super lekkie felgi, więc pierwszy temat, żeby już ten samochód mógł normalnie się poruszać, bo i tak nie jeżdżę na razie, ale szkoda mi tych zimówek. Więc pierwszy temat taki, że wjeżdżamy założyć koła letnie. Koła założone. Można śmigać do momentu, kiedy zajmiemy się blacharką. Felgi są ultra lekkie, lżejsze od tych nawet na rękę czuć. Więc też będzie na pewno to odczuwalne na drodze. Te felgi natomiast, bo jak zobaczycie sobie, nie są w stanie normalnym, tylko są raczej w stanie słabym, trafią do Vermia Wheels na regenerację. S3 na zimę otrzymuje komplet zregenerowanych felg w oryginalnym kolorze od Vermia Wheels. Jest S3. Jakie zmiany teraz doszły w międzyczasie? Tylko tyle, że wymieniliśmy lampy depo oryginalne z homologacją LED-owe. Wiem, zaraz pewnie powiecie, że wiocha nam się podoba, bo fajnie w końcu świeci. Widać pozycję, która tutaj jest, widać stop, kierunki widać. I zresztą chyba się fajnie prezentuje. Jeszcze będziemy tak w przyszłości czarne znaczki Audi dawać i nie S3. Więc to tak trochę nam się skomponuje wszystko fajnie. Przód mamy już zdjęty, lampy poszły do regeneracji, poleciały. Regenerujemy komplety, środki, wszystko, wymieniamy soczewki na Bixenony od C7. Zresztą tutaj ekipa, która to wykonuje, się znajduje w tym miejscu. Tu Wam wrzucam do nich link. Możecie sobie wejść, zobaczyć, co tam ciekawego wykonują i jak to robią. Jak wrócą, nie robimy czarnych środków, robimy oryginalne chromowe środki, więc będzie pasować. Co tam jeszcze ciekawego? Zdjęliśmy przód zderzak, który idzie do malowania i będziemy po kolei, z uwagi na to, że nie mamy po prostu miejsca ani czasu i możliwości przerobowych, żeby to wszystko razem zgrać i zabrać się za projekt S3, będziemy po prostu w elementach go malować, w sensie teraz jeszcze maskę zdejmiemy, to co trzeba to pomalujemy i zastanawiamy się nad jedną rzeczą, czy nie wymienić dwóch tych coolerów, które tutaj są seryjne w silniku BAM, na jeden frontalny duży. Myśleliśmy o coolerze Wagnera, który jest tak zwany plug and play, czyli nic nie trzeba ciąć, nic nie trzeba przerabiać, żadnych elementów usuwać, a jednak chłodzenie dużo wydajniejsze jest. To są jeszcze plany, które wejdą albo nie wejdą. Jak założymy zimówki zregenerowane, to OZ-y, które Superleggery, które są super zajebiste, też oddamy do Vermia Wheelsów, żeby chłopaki nam je zregenerowali, odrestaurowali. Być może pomalujemy właśnie je w Shadow Chrome. Albo stawimy szare, tego nie wiemy, zobaczymy. Czekacie na projekt S3, sam na niego czekałem, ale wierzcie, mamy tak mało mocy przerobowych, jeśli chodzi o ilość samochodów, które możemy teraz ogarnąć na raz, że S3 cały czas czeka, ale widzicie, powolutku gdzieś tam co
coś próbujemy z niego zrobić, no bo szkoda po prostu, żeby tak czekał, czekał i czekał latami na jego odnowienie.